witam serdecznie. Jako przedstawicielka sieradzkich Amazonek chciałabym wszystkim przypomnieć, że miesiąc październik to miesiąc walki z rakiem. Z rakiem piersi, bo o takowym z nami można rozmawiać. Zapraszam wszystkie kobiety, które dotknęła ta choroba, aby zgłaszały się do naszego klubu mieszczącego się przy ulicy Kościuszki 5, pokój 21, w każdy wtorek od godziny 11. Tam spróbujemy porozmawiać o tym, co nas dręczy, tam spróbujemy wesprzeć się wzajemnie, spróbujemy również poinformować panie o tym, jaki rodzaj rehabilitacji uprawiamy, a uprawiamy rehabilitację ruchową, rehabilitację psychologiczną. Bądźcie odważne, przyjdźcie do nas, to naprawdę pomaga. Razem jest lepiej. Przypominam, Kościuszki 5, pokój 21. Zawsze możecie również zadzwonić na telefon Nadziei 691 301 604. Zapraszamy. Rak to nie wyrok, chciałam Państwu powiedzieć, ponieważ jestem tego żywym przykładem. Kiedy się dowiedziałam o swojej chorobie, bo niestety dotknęła mnie, podjęłam leczenie i dzięki temu jestem tutaj z Państwem. I dlatego namawiam wszystkie kobiety, młodsze, starsze, w różnym wieku, proszę, badajcie się. Badajcie się bardzo wcześnie, kontrolujcie się, nie bójcie się leczenia, poddajcie się leczeniu, a naprawdę można raka przezwyciężyć i można dalej żyć i funkcjonować. I dzięki temu ja tutaj jestem. Nie bójcie się tego. Serdecznie do tego namawiam. Kilka lat temu dowiedziałam się o mojej chorobie, trudnej chorobie. Podjęłam tą walkę, zostałam wyleczona, wszystko dobrze się skończyło. I lekarz zaproponował mi rekonstrukcję odtwórczą. Zgodziłam się i wygrałam to wszystko. Teraz jestem wyleczona. Proszę Panie, żeby się Panie leczyły. Nie bały się i badały się systematycznie. Działający przy klubie Amazonek wolontariat to brakujące ogniwo psychoonkologiczne. Każda kobieta znajdzie sobie tutaj dla siebie poradę, znajdzie miejsce. My znalazłyśmy to miejsce pod dachem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Alei Pokoju 11C, gdzie zapraszamy. Jest nas spora grupa wolontariuszek. Zapraszamy wszystkie kobietki, które nie mogą sobie dać rady, bo odkryły, że jest nowotwór piersi. Nowotwór jest uleczalny, to już nie te czasy, ja jestem 18 lat później. Też jestem żywym przykładem tego, że można żyć, tylko trzeba chcieć i trzeba zaparcia troszkę. Zapraszamy, Aleja Pokoju 11C w każdy czwartek od godziny 10:30. Czeka tutaj na Was wolontariuszka i można sobie intymnie porozmawiać o tym, co nas dotknęło. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa. Było o klubie Amazonek, było o wolontariacie działającym przy klubie Amazonek, było również o nas. A teraz zapraszam na film edukacyjny dotyczący chorób nowotworowych kobiet. Zapraszam. Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór. Ma jednak jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie. Ostatnie lata wskazują na wzrost liczby zachorowań u kobiet młodszych. Głównym czynnikiem takiego stanu rzeczy jest unikanie przez kobiety badań cytologicznych. Kobiety powinny pamiętać o tym, żeby w miarę możliwości robić to, co je prosimy, albo to, co funduje za darmo Narodowy Fundusz Zdrowia. Prosimy kobiety o to, żeby pamiętały o tym, że nowotwory złośliwe szyjki macicy we wczesnym okresie swojego rozwoju nie dają absolutnie żadnych objawów. I argumentem przemawiającym za niechodzeniem do ginekologa, że nic mnie nie boli, czuję się dobrze, jest argument, który w pewnym momencie skazuje te kobiety na strasznie ciężkie leczenie i niejednokrotnie na porażkę z walką z tym nowotworem. A jest to jeden z nielicznych nowotworów, które mają w miarę przyzwoity program przesiewowy, który umożliwia wychwycenie stanów przednowotworowych całkowicie wyleczalnych,
A jeżeli się tak zdarzy, że ten nowotwór będzie wychwycony już w trakcie swojego trwania i rozwoju, ale na wczesnym etapie, te wyleczenia przekraczają 90%, więc znakomity rezultat. Ale na Boga, trzeba dać szansę tym kobietom się zdiagnozować, bardzo po prostu. Rak szyjki macicy jest pierwszym spośród nowotworów występujących u ludzi, którego czynniki ryzyka zidentyfikowano jako konieczne do jego rozwoju. Są nimi wirusy brodawczaka ludzkiego HPV o wysokim potencjale rakotwórczym. W tej chwili od mniej więcej 10 lat nowotwory złośliwe szyjki nie są najczęstszymi nowotworami narządów płciowych u kobiet. Te nowotwory zeszły na trzecie miejsce, ale na pierwszym miejscu jest nowotwór złośliwy trzonu macicy. Tego jest najwięcej w tej chwili w Polsce. Z kolei te nowotwory się dość dobrze leczą. Czyli pomimo, że jest ich tak dużo, ponad 5,5 tysiąca w ciągu roku nowych zachorowań, to umieralność z tego powodu jest mniejsza niż z powodu nowotworów szyjki. A to dlatego, że są one wcześniej wykrywane. To są nowotwory, które dają dość wcześnie niepokojące objawy pod postacią krwawień z dróg rodnych. Nowotwór złośliwy szyjki nie daje żadnego objawu. Stąd te kobiety z nowotworem trzonu macicy, z nowotworem endometrium się zgłaszają do ginekologów. Drugi co do częstości nowotwór, który niestety jest nowotworem najgorzej rokującym ze wszystkich nowotworów narządów płciowych, to jest nowotwór złośliwy jajnika. Tutaj mamy znacznie mniejsze możliwości przesiewowe, nie ma badań przesiewowych. Czyli nowotwór złośliwy trzonu macicy daje objawy, pacjentki się zgłaszają. Na nowotwory złośliwe jajnika wielkiego wpływu nie mamy. A szyjka to jest nowotwór, który generalnie wywołany jest wieloletnią obecnością wirusa brodawczaka ludzkiego w obrębie nabłonka pokrywającego szyjkę. To też można wykryć, tylko samo stwierdzenie obecności tego wirusa, no, wirusa się ani nożem, ani naświetlaniem nie wyleczy. Stąd to jakby powinno skłonić te panie do okresowej kontroli cytologicznej. Rak szyjki macicy na żadnym z etapów swojego rozwoju nie daje charakterystycznych objawów klinicznych. Zależą one od stopnia zaawansowania nowotworu i umiejscowienia przerzutów. Do najczęstszych objawów, które zaczynają się stopniowo pojawiać, należą upławy, czyli wydzielina z dróg rodnych, z reguły ropna, ropno-krwista, krwawienia międzymiesiączkowe, krwawienia kontaktowe, czyli najczęściej po stosunku. To są objawy w miarę wczesne. Przy istnieniu tych dolegliwości kobieta powinna zgłosić się do ginekologa. Natomiast jeżeli już mamy do czynienia z objawami, które mogą sugerować, że rozwinął się nowotwór i że nowotwór przechodzi na otaczające tkanki, a więc z przodu na pęcherz moczowy, a więc będą dolegliwości ze strony pęcherza moczowego, tak zwane dysuryczne. Jeżeli nowotwór nacieka tkanki do tyłu od szyjki macicy, a więc odbytnice, pojawią się dolegliwości także z układu pokarmowego, z jego dolnej części. Mogą być bóle, wyniszczenie, ale to już jest z reguły zwiastuje nam zaawansowaną chorobę nowotworową. My powinniśmy robić i pacjentki przede wszystkim, kobiety powinny robić tak, ażebyśmy, jeżeli już mamy rozpoznać coś nieprawidłowego, rozpoznawali to wcześniej. Obecnie w leczeniu raka szyjki macicy stosuje się trzy metody: chirurgiczną, radioterapię i chemioterapię, lub łączy się te metody. Wybór metody leczenia podejmuje się po uwzględnieniu stopnia zaawansowania nowotworu, stanu ogólnego chorej, wieku, chorób współistniejących oraz innych czynników rokowniczych. Po zakończonym leczeniu onkologicznym planowanym zgodnie ze stanem zaawansowania choroby i stanem ogólnym chorej prowadzona jest obserwacja po leczeniu. Oceniane są efekty przeprowadzonej terapii i ewentualne efekty uboczne leczenia onkologicznego. Jeżeli rozpoznajemy całą sytuację na etapie dysplazji szyjki macicy, mamy 100% wyleczalność. Jeżeli rozpoznajemy już raka szyjki macicy inwazyjnego, to im później go rozpoznamy, tym mniejszy odsetek kobiet będzie wyleczony. Te postaci, które daje się jeszcze zoperować, ale nie jest to już bardzo, bardzo wczesny stopień 1A, wtedy postępowaniem z wyboru po zabiegu operacyjnym jest radioterapia lub przy istnieniu złych czynników rokowniczych
radiochemioterapia. Zabiegi operacyjne dotyczące nowotworów narządów płciowych są w naszym społeczeństwie bardzo wstydliwe. Dlatego rehabilitacja powinna być kompleksowa i połączona z opieką psychologa. Pacjentki borykają się z poważnymi powikłaniami, które są również krępujące. Dotyczą wysiłkowego nietrzymania moczu. Dochodzi do tego typu problemu podczas zabiegu operacyjnego. Mięśnie potrafią być uszkodzone albo zwiotczałe. W związku z tym problemem uczymy pacjentki ćwiczeń w obrębie miednicy małej, mięśni, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie prawidłowe pęcherza moczowego. Są to ćwiczenia mięśni Kegla. Proponujemy również jak największą aktywność fizyczną, która ma wpływ na jakość życia i kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Kolejnym poważnym problemem są obrzęki w obrębie kończyn dolnych. Jeżeli zgłosi się pacjentka z takim problemem, proponujemy jej hydromasaż, masaż limfatyczny, ręczny lub mechaniczny, szeroką gamę ćwiczeń naczyniowo-krążeniowych, które mają na celu zmniejszyć obrzęki, poprawić jakość funkcjonowania pacjentkom. Dużą wagę przywiązujemy do ćwiczeń ogólnousprawniających, do ćwiczeń mięśni brzucha, ponieważ zabieg operacyjny potrafi spowodować zaburzoną równowagę mięśniową, więc zmienia się sylwetka pacjentki. Dlatego zwracamy również uwagę na ćwiczenia koordynacyjne i równoważne. Współpracujemy oczywiście ściśle z lekarzem, który ustala program rehabilitacji. My natomiast ze swojej strony możemy odpowiednio ustawić natężenie tej rehabilitacji. Wiadomo, że we wczesnym okresie, kiedy pacjentki są w kiepskiej kondycji fizycznej, jak również psychicznej, ta rehabilitacja jest spokojna, łagodna. Natomiast jeżeli pacjentki wracają do formy, możemy tę rehabilitację odpowiednio rozszerzyć i natężenie rehabilitacji jest bardziej intensywne. W przypadku raka szyjki macicy niezwykle ważną rolę odgrywa profilaktyka. Wczesne wykrycie daje największe szanse na wyleczenie. Młody wiek, wielu partnerów, brak badań kontrolnych może doprowadzić do tragedii. I dlatego nawołuję kobiety i nie tylko kobiety, ale także, że tak powiem, rodziny, żeby pochylili się wszyscy nad tym tematem, czyli nad profilaktyką i nad ochroną swojego zdrowia. Cytologia jest badaniem niebolesnym, trwającym parę sekund, gdzie na fotelu ginekologicznym we wzierniku ginekolog chociażby taką szczoteczką pobiera rozmaz tarczy części pochwowej szyjki macicy. 2, 3, może 5 sekund. Nie boli, a jest w stanie uchronić przed rozwojem nowotworu. Dlaczego? Dlatego, że pozwoli nam wykryć sytuację jeszcze bezobjawową, a już groźną. Kiedy zacząć cytologię? Od tego należy zacząć. Często mówi się o tym, że cytologię należy robić od 25-30 roku życia. Nawet takie opinie się zdarzają. I może to być prawda, za wyjątkiem u osób, które nie współżyją, rzeczywiście może to być 25 rok życia. Natomiast jeżeli dziewczyna współżyje, kobieta współżyje wcześniej, co bardzo często się zdarza w naszej populacji, mówi się o tym, że pierwsza cytologia powinna być zrobiona nie później niż 3 lata po rozpoczęciu współżycia. I tutaj, jeżeli mogę, posłużę się przykładem. Kilka razy do roku zdarza mi się w poradni onkologicznej konsultować bardzo młode dziewczyny w wieku może 20 kilku lat z inwazyjnym rakiem szyjki macicy. Jeżeli do definicji podejść by tak, że 25 rok życia jest tym, w którym rozpoczyna się robić cytologię u każdej osoby, to te osoby najpierw by umarły z powodu raka szyjki macicy, zanim przyszedłby czas na cytologię. Dlatego tak ważne jest, żeby do 3 lat po rozpoczęciu współżycia zacząć robić cytologię. Zdiagnozowany rak szyjki macicy nie jest wyrokiem. To choroba, z którą da się wygrać pod warunkiem, że zostanie wcześnie wykryta. Dlatego tak ważne są regularne badania profilaktyczne. Ale jak to wygląda w Polsce? Źle. Na 100 zaproszonych imiennie na podstawie spisu ludności pań na takie badanie cytologiczne zgłasza się w zależności od regionu od kilkunastu do 23-5%, czyli co czwarta pani.
Reszta tych pań wyrzuca takie zaproszenie do kosza, czym niejednokrotnie traci szansę na to, żeby żyć długo i szczęśliwie. Kobiety nie powinny lekceważyć zaproszeń na bezpłatne badania cytologiczne. Brak czasu czy strach przed badaniem nie mogą stać się przyczyną, z powodu której kobiety unikają badań. Odkładanie mammografii czy cytologii może w efekcie końcowym zaważyć na naszym zdrowiu, a nawet życiu.